Radio Conchita o nic się nie pyta. Narobiła w trakcie PiS rządów, po czym krytykował samą rządy i robi dokładnie to samo, albo jeszcze gorzej, prawda? Bo ja, jak PO procedowała ustawę o OFE i zrobiła to w bodajże 3 dni, gdzie Komisja Finansów się zbierała o godzinie 21, no to mówiłem, że to jest procedowanie prawa jak na Białorusi. No to w tej chwili już po prostu nie mam komentarza. No to nie wiem, no Korea Północna, no nie chcę tutaj rzucać jakimiś strasznymi porównaniami, natomiast absolutnie no jest to nietrzymanie standardów demokratycznych, to co się stało i nic dziwnego, że opozycja to wykorzystuje, będzie to wykorzystywać, natomiast jest słaba właśnie poprzez to, że poza tą polityką wizerunkową oni w zasadzie nic więcej nie robią. Ja szczerze mówiąc nie czuję też już w tej chwili, żeby oni mieli jakikolwiek pomysł na alternatywę, tak? Nie słyszę o tym, w jaki sposób można odkręcać ustawy, niwelować ewentualne skutki tego co robi PiS. Nie działa. No tak, ale niestety to my tego nie widzimy i też umówmy się, dla mnie na przykład Platforma Obywatelska jest po prostu już kompletnie niewiarygodna w swojej roli. Raczej niestety no, przychylę się do tej opinii obiegowej, że to jest próba po prostu utrzymania się już gdzieś tam na tej powierzchni, bo na rynku wolnym pracy będzie ciężko, tak samo zresztą jak i wielu innym posłom niestety. Ja się tutaj z tym zgodzę, bo uważam, że w Warszawie Platforma pokazała bardzo dobrze, że jest w stanie przetrwać. Już mówię o jakby trochę wcześniejszych wydarzeniach, o aferze reprywatyzacyjnej, o jej pokłosiu. Kiedy tak naprawdę 3 czy 4 miesiące no po niemalże linczu na częściowo moim zdaniem usadnionym na pani prezydent i jej współpracownikach, Platforma rozpisuje konkursy na mosty, Platforma otwiera przejścia dla pieszych w miejscach, w których nie potrafiła tego zrobić przez ostatnie 10 lat. Rozpisuję też różne... Czy wyczuwam delikatną ironię polegającą na tym, że nagle okazało się, że można robić rzeczy, których wcześniej nie dawało się robić? Broń Boże, jestem szczerze zdziwiony. Natomiast dość podobnie było przy referendum, kiedy nagle się okazało, że można otworzyć tamkę, że można otworzyć parę innych ulic. Teraz jest tak samo, ale powiem szczerze, że ja sam jestem trochę pod wrażeniem tego jak szybko się podnieśli. I jak szybko, nie rozwiązując w ogóle problemu reprywatyzacji, bo ten problem dalej leży i tak powiem, gdyby Prawo i Sprawiedliwość chciało, to dalej mogłoby go drążyć, jak szybko potrafią podejmować skuteczne działania wizerunkowe, więc może niech się uczą na przykładzie Warszawy. No ale z drugiej strony te przykłady wizerunkowe, te sukcesy wizerunkowe tak naprawdę mogą się obrócić przeciwko Platformie i przeciwko pani prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz, bo jeżeli nagle okazuje się, że pewne decyzje dotyczące reprywatyzacji można odwrócić, a kilka takich odwróceń ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć, jeżeli nagle się okaże, że pewne inicjatywy już dotyczące samego miasta, infrastruktury miasta też nagle można przyspieszyć, to za każdym razem pojawia się pytanie, to dlaczego nie można było tego zrobić rok wcześniej, dwa lata wcześniej, pół roku wcześniej? Myślę, że to jest cecha immanentna partii politycznych, że one niestety właśnie na sam koniec, czy to koniec wyścigu wyborczego, czy koniec czegokolwiek innego, czy sytuacja, w której następuje kryzys wizerunkowy, nagle się okazuje, że się wszystko da zrobić. No tak jakby to samo dzieje się w przypadku partii obecnie rządzącej, partii poprzedniej rządzącej, gdzie po prostu politycy w momencie, kiedy widzą, że już faktycznie no, trzeba uratować te słupki, bo zaczyna się dramat, to wtedy się okazuje, że moc sprawcza jak najbardziej jest i wszyscy są zadowoleni, prawda? No i też myślę, że niestety wszystkie partie na wszystkich szczeblach władzy w ten sposób robią, tak samo jak i obiecują wiele rzeczy, potem się z tych obietnic no, wycofują. Taka jest specyfika chyba tej naszej polityki po prostu polskiej. To jeszcze jedna kwestia, która tutaj bardzo mocno została wybita, czyli wspólne działania opozycji, jedna opozycja. Czy w ogóle jest sens mówić o takiej opozycji? No bo skoro z jednej strony mamy rzeczywiście być może ideowo bliskie sobie partie, takie jak Platforma i Nowoczesna. Ale cóż z tego, że są ideowo bliskie, skoro tak naprawdę prowadzą wyniszczającą wojnę domową. Obok mamy PSL, który chyba coraz mocniej zaczyna się od tych działań dystansować, bo widzi, że nie przynosi mu to, nie przekłada się to na poparcie wśród wyborców. No i mamy do tego jeszcze klub Kukiz 15, który mam wrażenie z tymi liberalnymi partiami chce mieć kompletnie nic wspólnego. To czy jest w ogóle sens mówić o wspólnych działaniach opozycji? Myślę, że od samego początku ludzkości opozycja miała to do siebie, że była skłócona i dopiero potem ktoś wygrywał, zabijał wszystkich wrogów i przejmował ich żołnierzy. Także no, mamy do czynienia z czymś, co jest standardem w polityce. Pytanie rzeczywiście, czy te siły nie są zbyt równoważne i czy one się po prostu nie wykrwawią i nie będzie po nich zwycięzcy. Ale wydaje mi się, że to wynika przede wszystkim z tego, że w Polsce tak naprawdę od 25 lat, no za wyjątkiem tych krótkich rządów PiSu, jednak rządzi no coś w rodzaju takiej
mniej lub bardziej liberalnej centroprawicy, która prowadzi politykę ciepłej wody. No i, Platforma i Nowoczesna się idealnie wpisują w tą narrację takiej ciepłej wody, trochę tam integracji. I no, obie partie są trochę predysponowane do rządzenia za jakiś czas. No tylko pytanie, czy się nie wykrwawią do tego. Właśnie mam wątpliwości coraz większe, czy są pytania do rządzenia, bo jeszcze rok temu, jak zaczynałeś ten marsze kodu i kilka miesięcy dalej do tych bodajże majowych marsz, wydawałoby się, że ta opozycja rzeczywiście tworzy ten jednolity blok. No poza Kukiz 15, bo tam jeszcze był PSL, był kod, nawet gdzieś tam się SLD przewijało. Rzeczywiście ta siła połączone to wszystkie partie do kupy, grupy, też jakieś organizacje pozarządowe, stowarzyszenia miały szansę tutaj powalczyć z partią rządzącą, jak nie, przynajmniej na ulicy w tym momencie, a kiedyś za kilka lat w wyborach. Ale teraz, kiedy już PSL, które długo trwało przy Platformie i Nowoczesnej, dystansuje się od tych działań, kiedy, no, jak mówimy tutaj, te dwie partie liberalne są skłócone i właśnie też cegiełki do tego przykłada PiS, bo to, że Jarosław Kaczyński powiedział, że chciałby szefa opozycji, no to nie jest jakieś wyciągnięcie ręki, tylko powiedzenie, że kłóćcie się dalej, kto będzie tym szefem. Pocałunek śmierci, bardziej w takich kategoriach? Tak, no bo teraz kto ma być tym szefem, no, czy Grzegorz Schetyna, czy Ryszard Petru, tak, no to oni to... Największa partia opozycyjna, tak się można odbierać. Aczkolwiek opozycja tutaj się zachowała akurat mądrze, bo jakby nie ciągnęła tego tematu, tylko powiedziała, że Jarosław Kaczyński ciąga rękę, żeby potem było łatwiej tą drugą rękę salić w kajdanki. Tak? Więc tutaj tego haczyka nie złapała opozycja na pewno. No ale tak, no ciężko powiedzieć, jak będzie przyszłość tych dwóch partii, bo one obie mają ambicje. Myślę, że na dłuższą metę, jak powiedzmy w wyborach w 2019 roku, to jednak to Nowoczesna, jakoś świeższa, no, siła polityczna zwycięży, ale to czy to jest nie tak, ale czy to jeszcze właśnie za kolejne 3 lata nadal będzie ta bardziej świeża siła opozycyjna? No wciąż będzie miała te 4 lata istnienia, a nie wiem, Platforma kilkanaście, 8 lat rządzenia i wiele różnych rzeczy załóżmy. Ja bym tak zwrócił uwagę na to, że to Platforma będzie miała jeszcze przez Michał Sas. Przez 2 lata 14 czy więcej nawet miliardów złotych budżetu Warszawy, plus nie wiem, nie znam budżetów innych miast. Także no, na pewno dysponuje ona ogromną ilością zasobów, żeby się budować. I pytanie, czy rzeczywiście, kiedy zbudujemy kolejny most, kolejne metro i czy tam 2 mosty, to czy Nowoczesna się będzie mogła czymś takim pochwalić? No na pewno nie. I uważam, że Platforma będzie mogła znowu pokazać, że nie zmienia się konia w trakcie wyścigu, że w sumie to się sprawdziliśmy i że głosujcie na nas. Oczywiście może tak być, tym bardziej, że niestety Nowoczesna popełnia wiele naprawdę szkolnych błędów wizerunkowych. Przykład z ostatnich, nie wiem, chyba 2 tygodni. Po raz kolejny, gdzieś mi to mignęło na Twitterze, oczywiście Ryszard Petru wyszedł i powiedział, że jeśli Jarosław Kaczyński jakiegoś tam chce pojednania, czy wyciąga właśnie rękę, no to tam oni są gotowi do rozmów. Znaczy, po światełku w tunelu, w którym widać było jasno, że elektorat Nowoczesnej, czyli elektorat antypisowski, bo w tej chwili to się opiera na antagonizmie w dużym stopniu, to nie są ludzie, którzy oczekują, żeby Ryszard Petru szedł na nie wiem, się zaprzyjaźnić z Jarosławem Kaczyńskim, ani tym bardziej, żeby Nowoczesna miała się dogadywać z PiS-em, tylko żeby oni szli na starcie. I na generowanie raczej konfliktu i antagonizmu. A to jest na pewno dobra diagnoza, bo być może jest tak, że my na elektorat tych partii patrzymy jednak poprzez pryzmat ludzi, którzy przychodzą na demonstracje. To jest oczywiście, to są różne grupy. Raz to było 5 tysięcy ludzi, raz to było 10 tysięcy ludzi podczas tego wielkiego błękitnego marszu. Zdecydowanie więcej. Ale to jest tylko jakiś wycinek tego elektoratu, który być może zagłosowałby na Nowoczesną i Platformę. Pytanie, czy ta pozostała większość, brakuje, która na marsze nie chodzi, brakuje rodzin, czy jednak nie oczekuje trochę innego działania niż chodzenie na barykady. Znaczy, pomimo, być może że oczywiście tam tak, natomiast Nowoczesna urosła z takiego elektoratu, tak? I ona de facto wyrosła z elektoratu, który miał dość i PiS-u, i Platformy. A dzisiaj jednocześnie w jakiś sposób prowadzi taki ten flirt trochę z Platformą Obywatelską, którego nikt do końca chyba nie rozumie, oprócz tego, że to moim zdaniem skończy się po prostu tak, że oni połączą te siły, tak mi się wydaje, i byłoby to pewnie najbardziej logiczne z punktu widzenia gdzieś tam właśnie posiadanych przez PO zasobów, jednocześnie pewnej świeżości Nowoczesnej, włączyć jedno w drugie, w którą stronę tak naprawdę ktoś chce. Ale czy wyborcy Nowoczesnej nie mieliby z tym lekkiego znowu? No i właśnie. Platforma dałaby radę. Myślę, że mieliby, jednocześnie jestem przekonany,
przekonany, że Platforma samodzielnie nie jest w stanie odzyskać władzy, bo po prostu przestała być, niezależnie od tego, ile na poziomie samorządowym wybuduje wspaniałych rzeczy, to już nie będzie wiarygodna. Zbyt łatwo jest jej wyciągnąć bardzo, bardzo wiele różnych spraw, którymi w ciągu naprawdę miesiąca kampanii wyborczej będzie się dało zrobić idealny czarny PR. A czy Platforma rzeczywiście chce wygrać najbliższe wybory? Spytam wprost. No każdy partia chce wygrać wybory, ale czy, tak? Rzeczywiście ktokolwiek w Platformie myśli teraz na poważnie o tym, żeby walczyć o pełną pulę? Inaczej by nie robili tego, co robią, nie sprzeciwiali się w ten sposób, jak się sprzeciwiają. Nie wiem, obliczają realnie. Tak. Pojawiły się swego czasu takie spekulacje, opinie osób będących blisko Grzegorza Schetyny, blisko Platformy. Być może to były te głosy, które akurat Grzegorza Schetyny nie za bardzo cenią jako lidera, być może stąd się wzięły, gdzie można było ewidentnie usłyszeć o tym, że tak naprawdę dla Grzegorza Schetyny celem samym w sobie jest po prostu pozostanie w Sejmie. Zdobycie dobrego, stabilnego poparcia na poziomie załóżmy 20% i trwanie. Nie walka o wszystko, ale bezpieczna pozycja. No, pytanie oczywiście, na ile te opinie są prawdziwe, na ile krzywdzące. Czy czasem trzeba tylko przetrwać, tak? Czasem trzeba po prostu do tego Sejmu na dalszą kadencję wejść, być może za kolejne 4 lata uda się to wybrać. To jest taka, no właśnie, to jest kwestia, że trzeba o takim właśnie konflikcie, że Grzegorz Schetyna ma być odsunięty od władzy w Platformie. No być może z racji tego, że Grzegorz Schetyna jest już, czyli nie jest może wiekowym politykiem, ale jest już doświadczonym politykiem, patrzy bardziej zachowawczo na to wszystko i ma rzeczywiście plan tego utrzymać to stabilne poparcie i wejść tylko do Sejmu, a może w przyszłości kiedyś tam jeszcze powalczyć o władzę, ale ci młodsi od niego politycy, nie, w tym takim średnim, no, takim młodym wieku, no są na pewno głodni tej władzy, bo nie wszyscy załapali się na poprzedni okres rządzenia i rzeczywiście być może tak jest, że te dwie siły się ścierają i ja nie jestem też przekonany, że Schetyna wyjdzie z takiego pojedynku cało. No to teraz, znaczy tak może uspokoić, wydaje mi się, że jest ta transakcja łączona, bo jeżeli odpuszczą samorządy, no to za to parlament, a jeżeli dobrze się przygotują do tych samorządów i dobrze przejmą te duże miasta, czyli ich elektorat, to ten elektorat z nimi zostanie. Trochę sobie nie wyobrażam takiej masy ludzi nagle pozostawionej bez pracy, szczerze mówiąc. Więc moje zdanie to by się... Zdecydujesz demonstrację. To by się, znaczy tak, no nie wyobrażam sobie długofalowo takiej masy ludzi postawionych bez pracy, także no wydaje mi się, że to jest chyba gra wszystko albo nic. No. Nie wyobrażam sobie jako wieloletniej opozycji. No to teraz moja propozycja, żeby odejść od tego mijającego tygodnia i trochę szerzej spojrzeć na rok 2016. Najważniejsze wydarzenie tego powoli już mijającego roku. No to ja to określę jako zjawisko może raczej. Trudno jest wskazać faktycznie jedno wydarzenie, które by odmieniło świat. Pewnie cisną się wybory w USA gdzieś tam w pierwszej kolejności na czoło, natomiast ja raczej zdiagnozuję to jako zjawisko, czyli po prostu wzrost, bardzo duży wzrost popularności i dochodzenie do władzy populistów, nie tylko USA. Przed chwilą referendum we Włoszech, gdzie odrzucono w zasadzie progospodarcze reformy, postawiono prawdopodobnie na populizm, który wygra najbliższe wybory, zapewne według analityków i tak dalej. Widać to wzrost nastrojów i nacjonalistycznych, jakichś generalnie radykalnych, tak? Bo też zauważmy, że to nie jest tak, że radykalizuje się tylko jedna strona i że radykalizują się tylko populiści czy tylko prawica. Radykalizują się trochę wszyscy, to zostało stwierdzone. No i w gruncie rzeczy myślę, że to już to zasadnicze zło, tak jakby się dokonało. No mieliśmy właśnie wybory w USA, wygrana Trumpa, Brexit, Włochy. Poczekajmy na wybory w Niemczech. To będzie, myślę, że pokaże nam bardzo dużo. Jeśli chodzi o Polskę, najważniejsze, no trudno szczerze mówiąc wybrać mi najważniejsze wydarzenie. No ja niestety uważam, że ten rok dla Polski był fatalny ze względu na jakość procedowanego prawa, ze względu na sposób, w jaki się to robi, ze względu na treść tego prawa. No jeśli ograniczamy obrót ziemią rolną, jeśli ograniczamy, czy w zasadzie pozbawiamy roli Trybunału Konstytucyjnego, próbuje się pozbawić media
roli kontrolnej nad politykami. I tak mógłbym wymieniać jeszcze sobie dalej, chociażby na przykład zamrożenie 99% inwestycji w farmy wiatrowe przez prawo, które zostało wprowadzone. No to był dla Polski fatalny rok, lepiej poczekajmy na przyszły, chociaż ja niestety bardzo pesymistycznie powiem, że ze względu na sytuację budżetową nie wierzę, żeby było lepiej. To tak po kolei, trochę zgodnie z ruchem. Ja się zgodzę, że Trump jest takim epizodem, bo moim zdaniem naprawdę Trump jest takim najjaśniejszym przykładem tego, że rzeczywiście zmieniamy zupełnie podejście do polityki i jednak powiedziałbym, wracamy chyba do wychodzimy z takiej postpolityki, z mówienia, że byle było dobrze, byle była ciepła woda. I rzeczywiście do ludzi przemawiają znowu takie stare, można by powiedzieć, hasła i idee. I jeżeli to się udało na Wyspach, w Stanach, przy całych tych gigantycznych środkach zgromadzonych po stronie Clinton, i chodzi oczywiście o kampanię, i była tragiczna. Jeżeli jednak udało się taką masę kryzysową przełamać w Stanach, to trochę stałem się, jaki kraj byłby jeszcze... Tylko przypomnę o drobnostce pod tytułem prawie 3 miliony głosów przewagi Hillary Clinton w tych wyborach, które nie dały jej zwycięstwa. Ale to jest niuans systemu wyborczego, więc... O 3 miliony niuans, no tak. W jakiś sposób tak, no taki system tam panuje od lat i tak jakby już bywały też takie spory wcześniej w USA, no niestety, no tak jest po prostu. Myślę, że każdy system wyborczy ma swoje niuanse i ja tak samo uważam, że system Donta, który u nas też powoduje to, że można podnosić, ale 10 tysięcy głosów to 10 tysięcy tam też czyni pewnie milion czy dwa w różnych miejscach. Także trudno, takie zasady my przyjęliśmy, ale jednak to, że w Stanach jest to możliwe, no to pytanie, czy jest jeszcze jakiś kraj, który byłby w stanie się temu, może nie przeciwstawić, bo nie wiem do końca, czy to jest złe, ale czy który byłby w stanie jakby... Tego nie podchwycić. No nie, czekamy na wybory w Niemczech. Co w sondażach Angela Merkel 64% szans na reelekcję, więc trzymajmy za nią kciuki. Ja jeszcze wskażę te Stany, że tam rzeczywiście, jeśli chodzi o wybory bezpośrednie, powszechne, to Hillary Clinton zwyciężyła, ale my źle w ogóle przetłumaczyliśmy w XIX wieku słowo state, bo state to jest po prostu państwo, tak? Nie stan. Stan to był w Polsce szlacheckiej, w takim kontekście to się tłumaczyło. I tam państwa, 50 państw głosuje każde oddzielnie od swojego prezydenta i bezsprzecznie wygrał Donald Trump znaczną liczbą elektorów, ale ja bym też wskazał na to, co poprzedni mówcy na najważniejsze wydarzenie tego roku, czyli na wzrost partii populistycznej, tylko właśnie czym jest ten populizm, bo my tak używamy tego słowa dość dowolnie, a ma on dzisiaj już różne definicje, tak? Jedna z nich jest taka, że po prostu odzwierciedla wolę ludu, większości, co jest istotą też demokracji. Ja bym też zwrócił uwagę na taką redefinicję polityki, że nie mamy już takich tradycyjnych podziałów prawica, lewica, centrum, tak, tylko i w Europie, i również okazało się w Stanach. Mamy proimigranckie partie, ugrupowania i antyimigranckie. I Donald Trump był bardzo antyimigrancki, co widocznie jest problemem, skoro tyle osób głosowało na niego. Podobnie w Europie mamy też Bebek Rio we Włoszech jest lewicowy niby, tak? Mamy też prawicowe partie. Ewanski, mało został prezydentem, prawicowy kandydat antyimigrancki, więc ten podział przez te ostatnie i najbliższe, myślę, lata będzie właśnie na tej osi głównie. Na innych też się opierał, ale na tej osi najbardziej. I nie uważam, że to będzie, to był epizod ten 2014 rok, chociaż mieliśmy w tych dwóch wielkich zachodnich państwach o historii, tradycji bardzo dużej w Stanach i Wielkiej Brytanii, powiedzmy, dużą bardzo zmianę. A ten proces, jeżeli rządzący obecnie, utrzymujący się taką demokrację liberalną, te grupowania, jeżeli one będą dalej bezrefleksyjnie przyjmować imigrantów zarówno w Europie, jak i w Stanach, to po prostu znikną do sceny politycznej ci populiści, zgłóżmy się na tym określenie, antyimigranci, politycy będą wygrywać. To ja jeszcze może, proszę bardzo, dwa zdania mogę na sam koniec, to zauważmy, bo mówiliśmy tu o woli ludu i Donaldzie Trumpie, zauważmy, kto wypełnia jego administrację w tej chwili. Nie będę wymieniać nazwisk, mógłbym natomiast, proszę sobie sprawdzić, po pierwsze prezes ExxonMobil, sekretarz stanu, były chief operating officer Goldman Sachs, innych bankierów, w jego radzie gospodarczej zasiada praktycznie całe Wall Street i prezesi największych koncernów amerykańskich. To tyle na temat, że tak powiem, woli ludu. I druga sprawa.
sprawa. Dziękuję serdecznie, panie doktorze. Ten rok pokazuje jedno. I myślę, że tutaj nie bez powodu, bo jedno z drugim się łączy, ta administracja Trumpa. To, co chcę powiedzieć, że polityka i politycy przede wszystkim absolutnie już nie nadążają w żaden sposób za rozwojem świata, nauki, technologii, gospodarki i tak dalej. Uber i problemy, które w związku z nim są na całym świecie, no pokazuje to najjaśniej, tak? No niestety polityka jest już bardzo skostniała w stosunku do tego, jak szybko postępuje się. A teraz można tylko dodać, że chyba z miesiąc przyczyniłem się do temu, Nowoczesna zorganizowała konferencję w Sejmie na temat ekonomii współdzielenia i wyzwania w historiach Uber, tak? Uber nie jest Dziesięciocelowy telewizor Samsung Smart TV, zbudowany Wi-Fi za jedyne 3499 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. Media Markt. Katastrofalna po prostu. Radio Tok FM. Media Expert. Świąteczne przeceny. Setki prezentów. Taniej nawet do 50%. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowe punkty na święta. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Powtórka z rozrywki Jonasz Kosta, Kosta Jonasz. Krzysztof Komeda Trzciński w Polskim Radiu. Agnieszka Osiecka, Sześć Oceanów. Wojciech Młynarski, Prawie Całość. Marek Krukuta, Koncerty. Czyli jak zmienią nas technologie, mąka, cywilizacja. Jak to wazywa w dwudziestej. Zapraszam, Jan Stanowski. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na Wojtek Ireneusz z Saturnem polecają małe AGD z prezentem. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na produkty z małego AGD dostaniesz 100 zł na drugi dowolny produkt. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia Zegman. Wojtek Ireneusz polecają telewizory smartfony. Kupując telewizor otrzymasz w prezencie aż do 15% jego wartości na drugi produkt. Telewizor LG OLED 55 cali Full HD Smart TV za 6999 zł. Odbierz w prezencie aż 1199 zł na drugi produkt. Sprawdź na saturn.pl. Konfrontacja to ją Street Twin Counter Harley Iron 883. Moja wyprawa przez piaski Maroka. Warto żyć, czyli młody Nissan po 70 zł. Noroczny numer świata motocyklu. Radio 24. Jeszcze raz. Słyszałeś, że w przyszłym roku może być tak? Ja nie potrafię odkładać radości na później. Kupiłem BMW w ofercie z rocznika 2016, a mój dealer zobowiązał się, że w przypadku zmiany cena zwróci mi różnicę. Też nie czekaj. Kupisz się nowym BMW jeszcze w tym roku. Sprawdź szczegóły u swojego dealera BMW. Jest 12. Polskie Radio 24. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. W Wigilię Bożego Narodzenia metropolita warszawski mówi o istocie świątecznych zwyczajów i symboli. Zawieszenie broni w Donbasie na całej linii frontu nie słychać się strzałów. Potwierdzają to ukraińscy oficerowie. Kilkuset polskich żołnierzy spędzi święta w bazach w Kuwejcie i Afganistanie. Dzień dobry, Piotr Topoliński. Chrześcijanie na całym świecie obchodzą dziś Wigilię Bożego Narodzenia, czyli pamiątkę przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. O północy w kościołach całej Polski zostaną odprawione uroczyste msze święte. Stolicę pasterkę będzie celebrować kardynał Kazimierz Nycz. Zdaniem hierarchy pielęgnowanie świątecznych zwyczajów i znaków może doprowadzić do prawdziwej wiary. Zdecydował o przedłużeniu protestu do kolejnego posiedzenia Sejmu, i to jeden z ostatnich. Posłowie sami podzieli się między siebie dyżury tak, że na sali plenarnej cały czas przebywało od kilku do 20 parlamentarzystów. Dzisiejszy wigilijny wieczór na sali
sali posiedzeń spędzą głównie politycy z Mazowsza oraz ochotnicy, zapowiada szef TAO Grzegorz Schetyna. Musimy zorganizować obecność w taki sposób na sali posiedzeń. Wigilia to dzień poprzedzający uroczystość Bożego Narodzenia. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego czuwanie. W Donbasie od północy trwa zawieszenie broni. To wynik niedawnych ustaleń trójstronnej grupy kontaktowej do spraw uregulowania sytuacji w tym regionie, która obradowała w Mińsku. Jak potwierdzają ukraińscy oficerowie, na całej linii frontu nie słychać wystrzałów. Ogień wstrzymano o północy. Ukraińscy obserwatorzy obiecują dalsze monitorowanie sytuacji. W razie złamania zawieszenia broni mają oni informować przedstawicieli Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Nadzieję na wstrzymanie ognia wyraził Petro Poroszenko. Prezydent Ukrainy zaapelował jednocześnie do rosyjskich władz, aby te również odparły stałe zawieszenie broni. Dla części polskich żołnierzy tegoroczna Wigilia i Boże Narodzenie upłyną pod znakiem zadań na misjach zagranicznych. Kilkuset wojskowych w Kuwejcie i Afganistanie do Wigilii usiądzie w mundurach z kolegami z kontyngentu. Przyjęty tutaj dokument haniebnym i antyizraelskim. Organizacja stwierdza, że osiedla żydowskie są pozbawione mocy prawnej i stanowią pogwałcenie prawa międzynarodowego. Z zadowolenia z przyjęcia rezolucji krajów palestyńczyków i jeden z negocjatorów Sajer Erekat. Żołnierze, jako rodzina, przygotowaliśmy wspólną wieczerzę. Mamy ze 12 różnych dzianów. Mamy garść czerwony z łóżkami, mamy rybę, mamy grzyby, mamy jajka nadziewane. Czego będzie plany mam na czas przeciwko Izraelowi, które chcą zniszczyć wspólną linię dwóch państw? Z żołnierzami rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz. W Kuwejcie Polacy służą od początku lipca w ramach globalnej koalicji przeciwko tak zwanemu państwu islamskiemu. Kontyngent tworzy ponad 120 osób, a także 4 samoloty F-16. Z kolei w Afganistanie służy obecnie około 200 żołnierzy w ramach misji szkoleniowo-doradczej. Do natowskiej operacji Ludzie wysłaliśmy kilka tygodni temu piątą już zmianę kontyngentu. Polscy żołnierze są rozmieszczeni w bazach Bagram, Gamberi i Kandahar. Płynie przy wigilijnym stole zasiądą mieszkanki domu samotnej matki w Koszalinie. Razem z siostrami prowadzącymi dom przygotowały jedzenie, przystroiły choinkę. Ważna jest atmosfera, poczucie bliskości. Staramy się, by było tak jak w rodzinie, mówi kierowniczka placówki siostra Magdalena Kotłowska. Pojawił się na konferencji związkowej, na której przedstawiono dane Instytutu Badań działającego przy Centrali Związkowej, poparte danymi Eurostatu, z których wynika, że bułgarski przemysł osiąga jeden z najwyższych w Unii Europejskiej wskaźników zysku przy najniższym poziomie płac. W Bułgarii według oficjalnych statystyk ponad 700 tysięcy osób, mimo że pracuje, nie może wyjść z ubóstwa, bo ich dochody nie przekraczają 250 euro. Co najmniej połowa z nich to ludzie z wyższym wykształceniem. Na święta w domu zostało 4, mamy kilka kobiet wyjechało. Wracamy do świątecznych zwyczajów i dziś sprawdzamy, jakie jest ich znaczenie i skąd się wzięły. Czas na 12 dań, które powinny zgodnie z tradycją pojawić się na wigilijnym stole. A skąd ta tradycja, wyjaśnia etnolog i antropolog profesor Karol Piasecki. Pogoda będzie mocno jesienna, będzie ciepło, zarówno w dniu, jak i w nocy, i będzie padał przede wszystkim deszcz. Ten śnieg poza wyższymi partiami gór nie ma szansy na utrzymanie. Jeżeli nawet gdzieś spadnie jakiś przelotny śnieg, to on stopnieje. Zarówno w dniu, jak i w nocy temperatury będą dodatnie. Jeszcze w nocy z soboty na niedzielę lekki mróz na kręgach wschodnich, na Podkarpaciu, a już w kolejnych dniach, zarówno w dniu, jak i w nocy temperatury dodatnie. W ciągu dnia do 8-10 stopni. Przez całe święta będzie wiało silnie porywiste wiatr, szczególnie na północy i na wybrzeżu. Śniegu można spodziewać się we wtorek w górach na Podlasiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wojtek i Reneusz z Saturna polecają telewizory z prezentem. Kup telewizor Philips 49 cali za 3499 zł i odbierz aż 524 zł na drugi produkt. Sprawdź na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Każde podniebne marzenie zasługuje na spełnienie. Tylko teraz na lot.com. Wojtek Krzyżaniak, program telewizyjny, taki zaskoczki trochę, bo moja czołóweczka nie poszła. Taka ładna, taka ładna czołóweczka mam. Audycja już dzisiaj nie poszła. Pójdzie w lotnicze. Puścimy. Ładno, tak samą przystroiłem.
kamerkami, mikrofonem na komputerze. Spontowałem w sobie ciekawych rzeczy. Jest taki klient dzisiaj, Ania z pracy, była audycja na żywo. Ania Rucińska. Tam dzieci mają dobrze, jak tutaj te polskie dziady, Markowski, ten Stasiek, ten Michał, to wszystko są takie dziady, co idą na msze, a właściwie to z tego nic nie wynika. No. A dziecko ucieka z domu. No Michałek też uciekł z domu. No i co? Biegaj. Biegaj za Michałkiem, biegaj. No, ta matka z Bydgoszczy akurat no, nie jest zła, bardzo dobra, ale dziecko sobie samo wybiera. To są jeszcze inne opcje, ale my mówimy tu na przykład o Warszawie. Co tu się dzieje? Omawiałyśmy taki przykład, że tych dziadów chciwych, bo dziad jest chciwy, dziad jest uparty, dziad ma mało psychologii, mało mądrości. Mówi się, że mądry głupiemu ustąpi. No, ale skoro nie ustępuje, to znaczy, że jest głupi. No to więc co się on potem broni, co się on potem ścieka i odwraca. No, głupi, no i co? Mądry głupiemu ustąpi. No, proszę tam. Jaśko był. Malutki, Jaśko był malutki, ani Jaśka nie ma, nie rodziców. O co? Będziemy się kłócić. Biblię trzeba czytać. Biblię. Czytaj Biblię. Teraz też kilka. Ja tam doszłam w połowie serialu, grałam tam przez 5 lat, a jak trafiłam tak, że jak wróciłam do Polski, ponieważ mieszkałam w Stanach przez 4 lata, zostałam zaproszona na casting do tegoż serialu. Poszłam na casting, wykonałam to, co było do mnie, co do mnie należało i dziwą zostałam wybrana. A ja byłam w szoku. Bo to pani detektyw jest, myślałam, że będą potrzebowali takiej pani, takiej dużej, takiej, która będzie miała duże dłonie, żeby trzymać tą dużą broń, a jednak wybrali mnie taką małą filigranową, może filigranową, nie do końca, ale taką małą, a filigraną to nie jest. Mogą być 69, aczkolwiek zawsze mówię, że być 70. Boże Narodzeniowo Pasterce poprzedzamy w zaczuwanie o 23.00 z szatą przyszłorocznicą procesją z Kościoła św. Katarzyny do pobliskiej Grody Narodzeniowej. Zostałam zaproszona do serialu i to było niezapomniane wrażenie, kiedy mój producent zadzwonił do mnie i powiedział, że pani Aniu, chciałem panią serdecznie zaprosić na kolację, żeby poznała pani Bronisława Ciślaka, w którym będzie pani grała. Więc ja po prostu... Właśnie byście kręcili, bo ja zadaję mu to... Słowa zapytałem.
Matka Bożego Narodzenia. To miejsce było używane przez nas przez turystów, ale mało kto zapuszcza się w boczne uliczki Betlejem. A szkoda. Dla Cibułka idzie na północ i trafiamy na ulicę Gwiazdy. To część tak zwanej drogi Wielbrzyma. Właśnie tą drogą prawdopodobnie Maria z Józefem szli z Jerozolimy do Betlejem. Wtedy było wiosną. To była wówczas jedyna droga do Jerozolimy. Turyści, którzy pierwszy raz przyjadą do Betlejem, często są rozczarowani tym, co widzą, ale jak dodaje ksiądz Piotr Żelazko, zazwyczaj po pierwszym szoku przychodzi refleksja. Bardzo ciężka praca, bo ja pisałem kilka takich rzeczników różnych. Cel, wymyślenie, jak się pomyśla postać, wymyślenie kolejnego nazwiska. Wiesz, on się bierze z książki. Z niczego, ale wiesz, by jakoś żadne błony się wszystkie wydają jakieś takie, w pewnym momencie się wszystkie wydają podobne do siebie. Wszystkie się wydają jakieś takie zbyt trywialne albo zbyt skomplikowane. A normalnie się otwierało, kiedyś to się otwierało książkę, telefon, to jechało się tam, wiesz, od A do Z. Po kolei, ale ty wygrywasz dużo castingów, prawda? Po tym wszystkie role swoje zdobyłeś przez castingi, czy miałeś jakąś, bo ostatnio teraz cię w kinie można zobaczyć, prawda? Za chwilę będzie. Tak, premiera byłaby dobrze. Po prostu przyjaźń. Po prostu przyjaźń, tak, to jest ten film taki, który ma być kolejnym takim chrysmasem, jakby takim fantastycznym, bo polista dołem sama ekipa chyba, tak? To znowu stworzy. Ten sam chyba scenarzysta. Ta sama, tak. Wszystkie inne swoje, wszystkie role przez casting. To zależy też jakie, bo do reklam to trochę tutaj się rządzi innymi prawami i do filmów i do serialów również innymi. Ja tutaj mogę przyznać, że ja bardzo lubię castingi reklamowe, bo ja mam takie swoje triki, które ukradłam ze Stanów, albo właśnie może nie ukradłam, ale podpatrzyłam. Mogę ci zdradzić, słuchaj, jako pierwszemu w Polsce mogę zdradzić swoje triki. Jesteś pierwsza. Jestem pierwsza, ale Państwu też. Więc tak, pierwsza moja zasada, ja idę na casting. Dokładnie, notatniki piszemy. Oprócz tych pierogów tam ręce w mocy, ale proszę wziąć tylko pisy i pisać. Pierwsza zasada moja jest taka, jeżeli idziemy na casting, na przykład reklamy banku, to ubierzmy się jak pani z banku. Jeżeli idziemy na casting i jesteśmy tutaj brani pod uwagę do roli mamy, to ubierzmy się jak mama. Czasami to się przydaje, niestety dzieci nie mam jeszcze, ale no jak będą, to na pewno na castingi, może nie wiem, czy je będę brać. No zobaczymy, czy się okaże. Może się przydadzą, dokładnie. To jest pierwsza zasada. Druga zasada, ja zawsze robię coś innego niż wszyscy. Bo wiadomo, że każdy z nas, jak zobaczy, jak poprzednio osoba zagrała, powiedzmy, że na przykład musimy, przykład, zgasić ogień nogą. To wszyscy zaczynają gasić ten ogień prawą nogą. No bo owczy pęd, wszyscy chcą robić tak samo, no bo on zrobił dobrze, to może ja też powiem tak samo z tą prawą nogą. Tak, wszyscy to widzą. Tak, że wy siedzicie na jakiejś ogólnej... Jest ogólny korytarz, powiedzmy, jest zapraszany do studia jednorazowo około 15-20 osób i każdy widzi, co poprzednia osoba robiła. A, czyli to tak jest tak, że wychodzi każdy. Tak, tak wygląda casting. Teraz nie. Tak.
jak teraz wyglądają serialowe i filmowe, właśnie to mam babę. No to właśnie patrzą na ciebie, że Michałek ma czekoladę i ona chce mieć czekoladę. Zdradzać właśnie te swoje różne. To znaczy, wygląda to mniej więcej tak, że każdy robi dokładnie to samo, a ja staram się ten ogień zgasić na przykład wszystkim. Ja rozumiała. Trik, ponieważ wtedy dany reżyser castingowy lub agencja, która ogląda taki casting, ona zrobiła coś innego. Zaprośmy ją na recall i zobaczymy, czy faktycznie coś potrafi. Ona z tym Michał, to nie będzie chciała rozmawiać, bo ona ma lepsze towarzystwo. Recall. A to lepsze towarzystwo, to też jest taki osób, które ja mówię, każde towarzystwo jest nienormalne. Wiesz, które poznajesz, bo jak ty mówisz, często bierzesz udział. Ja 12 lat już w tym siedzę. Ile jest takich osób, które wiesz, z którymi się tam spotykasz? Jest bardzo dużo. Ja bym powiedziała, że to jest taka stała grupa bywalców, którzy zawsze są i zawsze grają. Ja znam te twarze, no, ponieważ siedzę w tym od 12 lat. To są ci sami ludzie. Wiadomo, że co roku ktoś tam dołącza nowy. Ja bym powiedziała, że na pewno koło setki. A są wśród nich tacy, którzy przychodzą od tych 12 lat, jak ty znasz? Oczywiście, no, ale się znam, że 12 lat. Nigdy nie wygrali. Nie, no jakby nigdy nie wygrali nigdy, to by raczej tam nie chodzili przez te 12 lat. Wiesz, no ja na przykład gram z pewną grę losową. Dłużej niż 12 lat, rozumiesz? I nie wygrałeś jeszcze milionów? No nie, i ja też spory minimalizm. Wiesz, co jakiś czas. Fakt, nie za każdym razem, ale co jakiś czas, jak przechodzę koło miejsca, które zaznaczone jest kolejną kumulacją, daje się to nabrać. Nawet swoje systemy próbowałam wymyślić, jak byłam w gimnazjum. Ty to powinnaś tam w Stanach, jak byłaś zagrał, bo tam to jak trzaśnie, tam jak się trzaśnie, to raz na to się... dobra, ale to jest... Więc w takim razie to jest po 15 osób, wchodzicie tam? Tak. Dzień dobry, tak. Dzień dobry, jesteśmy zaproszeni przez kamerę pojedynczo. Na początek ty dostajesz wiadomość, tak? Tak, ja dostaję od swojej agencji. Co będziesz miała robić tam? To jest tak zwany brief, się dostaje w mailu bądź w SMS-ie, gdzie jest napisane, jakie są poszukiwane role, czyli rola mamy, jest przedział wiekowy, mniej więcej opisany charakter postaci, czy ma być to ciepła osoba, po reklamie, tak, czas. To też jest podobne, jeśli chodzi o serial, natomiast w reklamie jest to bardziej szczegółowe. Jak ma wyglądać mniej więcej, czy to ma być brunetka, czy to ma być blondynka, czy ma być w przedziale wiekowym 20-30, czy 30-40 i wtedy idę na taki casting, jestem zapraszana, tak? Idę na daną godzinę, też są tak zwane widełki, aktorzy są na przykład przyjmowani między 12 a 15, statyści i amatorzy między 17 a 18 czy 20, w zależności oczywiście od castingu, od wolnego studia i tak dalej. I jesteśmy zapraszani, wchodzimy, wpisujemy się na tak zwaną listę, są wywieszane po prostu kartki, wpisujemy się, kto był pierwszy, 10, 15 i wchodzimy do studia. A teraz weszła do studia koleżanka, która zapoznała nas ze skrótem informacji Radia Tok FM, uważamy za gigabitek. Program telewizyjny. Mam nadzieję, że mnie nie deportują. Ty się jeszcze wahasz. Słyszałeś, że w przyszłym roku może być taniej. Ja nie potrafię odkładać radości na później. Kupiłem BMW w wersji z rocznika 2016, a mój dealer zobowiązał się, że w przypadku zmiany cen zwróci mi różnicę. Automatycznie będą zaproszeni do Turcji. Ty też poczekaj i ciesz się nowym BMW jeszcze w tym roku. Sprawdź szczegóły u swojego dealera BMW. Kamerze na czerwień wyglądają na płotki od zapałek wystające z pudełka. Jasno, jeden z nich. Niech nadchodzące święta Boże Narodzenia przyniosą Państwu wiele szczęścia, wiary i nadziei, a pomyślność nie opuszcza Was przez każdy dzień nowego 2017 roku. Życzymy wszystkim zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań. Pracownicy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas leść z psem i o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Daje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę. Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen, bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wpływamy do Polski. 20, Agnieszka Lipińska.
Niemcy muszą pozostać społeczeństwem otwartym, pisze tygodnik Der Spiegel w redakcyjnym komentarzu dzień po zastrzeleniu w Mediolanie Tunezyjczyka podejrzewanego o zamach na bożonarodzeniowy jarmark w Berlinie. Niemieccy komentatorzy w większości kwestionują związki między falą uchodźców a zamachami terrorystycznymi. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed mrozami. Tej nocy z wychłodzenia zmarła jedna osoba, od początku sezonu już 33. Kilkaset osób uczestniczyło w wigilii w centrum Wrocławia na Placu Solnym. Były życzenia, łamanie się opłatkiem, wspólny posiłek i kolędowanie. Więcej informacji o 13. Pełne wydanie informacji dostępne jest w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl / audycje Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Program. Nie wiecie, kiedy byliśmy urodzeni? Widzieli dzień, a nie widzieli roku. Bo tak długo tam była wydanie stanu, że to nie pochodzili z błęda. Bo to nie widzieli się z błęda. Bo to nie widzieli się z błęda. Bo to nie widzieli się z błęda. Program telewizyjny. Wojtek Krzyżaniak, prawda, że czołóweczka piękna. Przepiękna. Piękna, tak jest, prawie jak ja. Albo piesek Czesiek. Natomiast z nami jest Ania Lucińska, która jest aktorką, modelką, fotomodelką. Ale ja wybieram aktorka. Ja nie chcę być kojarzona. Aktorka. 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 Przez duże A. No to powiedzmy jeszcze w takim razie zdań, bo przypominam, że rozmawiamy o tym. Teraz akurat jesteśmy na etapie castingów i już plan, i zaraz przejdziemy do planu reklamowego, jak wygląda reklama, którą potem opowiadamy wszyscy, że Jezu, jakie te głupie reklamy są, to zaraz się dowiemy, jak one powstają. Natomiast występuje, to nie jest tak, że tylko u Malanowskiego w pierwszej części moim przedstawiłem się jako aktorka od Malanowskiego, no ale też z filmu po prostu przyjaźń. Po prostu przyjaźń, który już można w kinach oglądać. Nie, będzie 6 stycznia. Premiera była 20 grudnia, no właśnie, to tak się ale od 6 stycznia zapraszamy do kin. No bo byłem na premierze i to. No i właśnie nie wiem. I potem premiera i potem no, nie no, muszą być święta, ludzie muszą odpocząć troszeczkę i później z siłami nowymi, noworocznymi 6 stycznia do kin. Premiera, dobrze. A to także od 6 w kinach. Dokładnie. Tam w trailerze cię też widziałem. Tak. Z bardzo znanym aktorem, któremu zazdrościłem od razu. Ale oprócz tego jeszcze jest Jak Miłość. Nie wiem, jak miłość. Pierwsza miłość. Na dobre i na złe. Na dobre i na złe. Na dobre i na złe. To w ogóle masz jakieś takie medyczne te zapędy, prawda? Bardzo. Na dobre i na złe. Jesteś panią pielęgniarką? Pielęgniarka, ale na stylu. Co w tydzień? Co sobie pomyśliłaś? Czy masz od razu wiadomo, że jesteś... Ja mam do wyboru, szczerze mówiąc, styczeń albo marzec, więc wybrałam styczeń. Ale ty jesteś zimna, dlatego styczeń albo marzec, czy tam jesteś jakąś taką Zozą? Nie, ja Zozą nie jestem. Jestem w innym serialu pielęgniarki. I tam byłam prawdziwą Zozą, taką to była pierwsza moja rola, gdzie ja naprawdę musiałam się postarać, bo musiałam grać bardzo, bardzo niedobrą krwią. Tak, bardzo niemiłą taką, która robi intrygi, jakieś tam kursowa salówki dla własnych potrzeb, celów. To było straszne. Ona grała się fajnie, bo to było trochę wyzwanie aktorskie. Biblię to była taka prawdziwa, prawdziwa gra. Ale w tym na dobre i na złe. A w na dobre i na złe jestem dobrą panią pielęgniarką, która pomaga wszystkim, płaszczy, tatuaże, lekarstwa, pomaga. I dzisiaj nic nie wiedzą. Się to położę, i myślą, że Biblia to jest jak nie zabu, to nie dla nich. Zresztą sama się sobie dziwisz w ogóle. Jakby ktoś mi powiedział 12 lat temu czy 15, że będę miała przyjemność grać z panem Opanią, czy Żebrowskim, Kasią Dąbrowską, czy innymi zdolnymi aktorami, to bym nie uwierzyła. Z Kasią Dąbrowską mogli ci 12 lat temu jeszcze nie mówić. Nie dziwiło będzie, bo powiedziała, kto to? 12
15 lat temu chyba na tydzień była jakaś tak strasznie rozpoznawalną. Dobra, ale wracamy teraz, bo skończymy na to, że weszłeś tam, jest 15 osób. Jest 15 osób zaproszonych do studia. Znaczy nie tylko te 15, bo 15 wchodzą do studia. 15, a reszta czeka w swojej kolejce oczywiście, bo wszystko jest po kolei. I co? I wchodzi taka osoba przed kamerę, jest zapraszana, musi się przedstawić, powiedzieć, z jakiej jest agencji, pokazać profil, prawy, lewy, pokazać ręce, szczególnie dłonie, ponieważ no, czasem nie wiadomo, czy ktoś może nie mieć jednego palca, a będzie reklamował batona, którego będzie trzymać, co wtedy? Oj, czy ty kosmitów robią w tym? Postprodukcja, ja wiem, że można to zrobić postprodukcję, ale no, to ja zagrałem się na to wszystko, można już. Tak? Tak, także można wszystko. Nawet pierwszy raz od 20 paru lat pozwoliłem się ogolić całkiem. Nie wierzę. Proszę. Docisnę się do tego. Łukasz Malkowski. A, proszę, proszę. To ja bardzo chętnie też tutaj się zgłaszam, że chętnie mogę właśnie w trochę zgłosić. Ale mogę włos jakoś podciąć, żeby wystąpić. No ale wracając do tego castingu, więc pokazujemy ręce i wtedy prowadzący reżyser castingu mówi, co musimy zrobić. Czyli na przykład jest jakaś butelka, jeżeli to jest reklama napoju. Proszę wziąć tą butelkę, napić się z pięknym uśmiechem, z radością, że to sprawia nam ogromną przyjemność i nie wiem, uśmiechnąć się do kamery. Coś takiego. I wtedy te, powiedzmy, 14 osób, które siedzi na kanapach i widzi, co robi ta 15, automatycznie sobie zapamiętuje, co ona robiła i niestety powtarza to wszystko to samo. A oni od razu mówią na przykład, czy dobrze, czy źle? Mówią od razu. Mówią, ale czasami jak ktoś jest naprawdę beznadziejnym przypadkiem, bo niestety takie też się zdarzają. Tak, to mówią, dobrze, dobrze, to dziękujemy w takim razie. Tak, zadzwonimy, zgłosimy się jakoś, będziemy kontaktować. Dobrze, znajdziemy, jak będziemy chcieli, to znajdziemy. I tak to wygląda, więc ja bardzo często staram się albo po prostu nie patrzeć, dosłownie, po prostu nie patrzę się, co poprzednia osoba robi, bo nie chcę sobie tego w głowie dokładnie utrwalać i robię wszystko po swojemu. I szczerze mówiąc, to jest właśnie taka moja rada, naprawdę pomaga. Naprawdę pomaga, bo reżyser wtedy widzi, że jesteśmy w stanie wymyślić coś innego. Wiecie, masz, jak to skomplikowane wszystko. Potem jak siedzicie, jak już dostaniesz taką rolę, tak? To jeszcze powiem, jak to jest ten drugi etap, czyli tak zwany recall. Powiedzmy, że... To nie jest tak, że od razu ci mówią, o, dzień dobry, panie, to czasami się zdarza, ale to bardzo rzadko, ponieważ reżyser, agencja reklamowa chcą zobaczyć kilkanaście osób i wybrać sobie najlepsze. Czasami mówią, chcę, że tego pana nie chcą. Tak, albo czy pasuje jako rodzina, bo czasami się stworzy. Dać mu szansę pokazać, żeby on sam zrobił, dokładnie. Tak, to jest trik akurat tych tam szefów tych agencji, bo się każą pokazywać, żeby to dajcie klientowi pokazać, że jest ważne. Że jest ważne. Tak, i na tak zwanym recallu, czyli tym drugim etapie jest zapraszanych, powiedzmy, spośród 100 osób 20 wybranych i te osoby są już wtedy zapraszane pojedynczo i jest poświęcony no, więcej czasu mamy, żeby zagrać, żeby porozmawiać z reżyserem, żeby on zobaczył, czy my w ogóle rozumiemy, co on do nas mówi. Jeżeli mówi, żebyśmy wzięli tą butelkę w prawą rękę, to my bierzemy w prawą, a nie w lewą na przykład. No i tak to wygląda i to jest ten drugi etap i po kilku dniach jest telefon do agencji, że dana osoba wygrała. Zapraszamy na przymiarki, które też trochę trwają. O pieniądzach kiedy się rozmawia? Pieniądze to od razu wiem, ile się dostaje. Bo to przed castingiem jest wysłany brief i tam jest dokładna suma, jaka jest przeznaczona dla danej roli. Czyli to nie jest tak, że dopiero jak wybiorą nie, kogoś tam, no ale możemy pani... Na piękne oczy, tak. Pani chce się robić. No nie, no 6 tysięcy. A tylko, nie, to... Czyli to tak nie jest od razu. Tak jest, od razu wiemy, przed nagraniem reklamy jest podpisywana umowa, żeby wszystkie strony miały jasno i klarownie powiedziane, że przyjdę na plan, na pewno będę, że się nic nie stanie. Pokazuje się na plan. I jak ty przychodzisz na casting, to jest też zgoda od razu twoja na kwotę. Na, tak. Czy jeszcze jest potem do renegocjowania, ewentualnie jak się okaże, że no wiesz... Że na przykład, jeżeli zdarzy się dodatkowe jakieś umiejętności,
wiesz, no to... Tam nie chodzi o umiejętności, chodzi bardziej o czas antenowy tak zwany. Jeżeli jest mnie więcej, powiedzmy, zostałam wybrana do roli epizodycznej, a na planie okazuje się, że jednak jest mnie więcej widać na ekranie, tak, że nie wiem, nie sekunda, tylko na przykład 5 sekund, to wtedy automatycznie ta stawka powinna jednak być większa i powinno się ją negocjować. Nie wszyscy z tym są zdawane sprawy, na przykład że wiesz, idziesz do reklamy, nie wiem, tego napoju, już tam się trzymajmy. Każdemu z nas się wydaje, że wystarczy właśnie wziąć szklankę, tak, czy tam butelkę, tam jest logo, wypić i pokazać i uśmiechać się, tak, ale nagle potem jak już idziesz na reklamę, to nie dostajesz całego scenariusza reklamy, prawda? I potem się dowiadujesz nagle, że to wymaga jakiś, nie wiem, spadu z kokusu, to jest spadu roku. Znaczy, jeżeli zdołasz tak ekstremalne... No, ja się zgodziłem za 1000 zł, tam, żeby robić, no, ale nie wiedziałbym, że będę musiał skakać, wiesz. Jeżeli są takie ekstremalne przypadki, to są mówione od razu na początku, bo nie wszyscy chcą po prostu mieć taką ochronę. Ja bym grał rolę oscarowego filmu, jakby mi kazali skoczyć ze spadochronem, myślę, że dużo ciężko się łatwo. Chcę go negocjować. Dodatkowo jakieś sposoby podania mnie tam, żebym nie wiedział, że skoczyłem. Fakt, to jest kwestia stawki. Tak, ale jeżeli takie są ekstremalne sytuacje, to są mówione wcześniej, tak, jest taka informacja, tak, że na przykład są często castingi, że potrzebują tancerzy profesjonalnych, więc też oczywiście nie może każdy przyjść. A może na przykład wymaga, bo tam będzie 2 tygodnie za granicą gdzieś tam, tak, bo to tak może kolidować z górnictwem, to pracą to się tam wyskoczy. Dokładnie tak, ale teraz jeszcze się wspomniała taka jedna rzecz, ponieważ u nas na planie serialu Malanowskiego bardzo często mieliśmy sceny, gdzie aktorzy musieli jechać samochodem, tak, gdzieś tam pan Marian podjeżdża pod dom kochanki i często się zdarzało, że pan Marian nie miał prawa jazdy. Tak, więc musieliśmy bardzo mocno kombinować, tak, no nie miał prawa jazdy, nie potrafił jeździć, no a też na planie musimy jakieś zasady BHP trzymać i stosować, więc nie mogliśmy tego pana Mariana przykładowego wsadzić do samochodu, żeby on pojechał w ciemno, tylko musieliśmy jakoś kombinować z kierownikiem planu, żeby on pojechał, ale w ostatnim momencie, żeby wysiadł i żeby ten Marian wsiadł, więc no bywają różne rzeczy. Castingu zrobił słabą robotę, bo się nie dowiedział, że pan Marian nie potrafił. Albo pan Marian skłamał w kwestii castingowej, bo też tak często bywa. Ja na przykład miałam przykład, o to też muszę powiedzieć, Byłam brana pod uwagę bardzo mocno, w sensie wygrałam już casting pewnej firmy motocyklu. Reklama miała być kręcona w Indiach. Ja troszeczkę skłamałam niestety na casting, muszę się przyznać bez bicia, że muszę wyjeździć. Tak, jak zostałam zaproszona na ten drugi etap, czyli ten rival tak zwany, no to już panowie się zaczęli mnie pytać, czy ja naprawdę jeżdżę i czy możemy się jakoś umówić, żebym ja pokazała swoje zdolności. No więc ja powiedziałam, tak, oczywiście, to mówmy się za 2 dni, ja będę miała wtedy wolne, to możemy spokojnie się umówić na jakimś placu manewrowym, ja pokażę, na co mnie stać. I wszystko wtedy z moim ówczesnym chłopakiem mówię, Łukasz, naucz mnie, po prostu miał MZ-kę starą. Tak, i się uczyłam naprawdę na parkingu pod sklepem jeździć i naprawdę szybko się nauczyłam i po 2 dniach jeździłam bardzo dobrze. I pojechałeś, wygrałeś. Nie wygrałam, ponieważ to reklama się w ogóle pozmieniała, jakieś zestawy. No motocyklem ci została, że jazda motocyklem ci została, że lubisz sobie prawa jazdy nie mam, ale bardzo mi się podoba. Ja nie lubię ścigaczy, ja nie lubię takich szybkich motocykli, ja lubię te stare. A i to by jeszcze dodatek na takie duże, może... O, to jest, to nawet ja bym powiedział. Ja nie wiem, czy ja bym dosięgnęła... One są robione na pod konkretne rzeczy. Konkretnie takie. To są maszyny takie, żeby siedzieć w tym jak amfibium. Fenomenalne. No to właśnie w Stanach ja mieszkałam, to tam prawie wszyscy na tych motocyklach jeździli. No prawie, no prawie, A w tych Stanach to tam grałaś też, czy nie? No grałam, ja tam pojechałam. Znaczy trochę ja tam pojechałam przez przypadek. Nie, ja tam pojechałam, ponieważ poznałam producentów muzycznych mieszkających w LA. Bardzo się polubiliśmy i oni stwierdzili, słuchaj Ania, skoro ty tutaj grasz w Polsce, bo ja wtedy grałam w 2005 roku w plebanii, miałam stałą rolę, to powiedzieli, słuchaj, nie pamiętam cię z plebanii. Nie pamiętasz mnie z plebanii? Byłaś tam jakąś małą dziewczynką. No byłam, tak? No miałam ile wtedy, 19 lat? A nie, no to ja myślałam, że jeszcze mu to nie, to taka nie jesteś, ile ty masz teraz, masz 20 parę. No teraz powiedzmy, że tak trójeczka z przodu. Poważnie. Nie, oczywiście, 3-0 w tym roku skończyłam 30 lat. Nie wyglądasz. To bardzo dobrze. Na maturę byś jeszcze weszła za kogoś. To bardzo dobrze. Powiedzieć, żebyś cię ucisnęła, no. Ale... I poznałem tych producentów muzycznych i oni mi zaproszą.
zaprosili. Tak. I oni mnie zaprosili do siebie, bo stwierdzili, słuchaj Ania, skoro, bo ja nie miałam wykształcenia aktorskiego, więc ja też nie chciałam siebie nazywać aktorką wówczas, bo ja też ten casting do plebanii wygrałam totalnie przez przypadek, ponieważ zostałam zaproszona przez castingę, przez reżyserkę castingową z reklamy na casting do plebanii. Powiedziała, przyjdź, zobaczymy, czy się nadajesz do tej roli, do roli. Ale coś tam musiał zauważyć, tak? Tak. Ja powiedziałam, no ale ja nie mam wykształcenia aktorskiego, nie mam żadnego doświadczenia. Reklama to jest co innego niż serial. On mówi, przyjdź, zobaczymy. Więc przygotowałam się, przyszłam. Jak zobaczyłam, że jest na castingu ponad 150 dziewczyn do tej roli, to stwierdziłam, że gdzie ja bez doświadczenia aktorskiego, no przecież halo. A te wszystkie dziewczyny jakieś tam doświadczenie chyba miały. No więc stwierdziłam, że odpuszczam, że będę w ogóle bez okresu na luziku. Weszłam, zagrałam. No i co dwa dni później dzwonią. Wygrałaś ten casting i będziesz, zapraszam cię do plebanii. Więc takie to było moje początki. Takie to były moje początki. No dobra, no i pojechałaś do LA. I pojechałam do LA, ponieważ oni powiedzieli, Ania, jeżeli ty chcesz naprawdę poważnie myślisz o karierze aktorskiej, to po pierwsze najlepsze szkoły w Hollywood, najlepsi aktorzy w Hollywood, najlepsi tutaj twórcy filmowi Hollywood musisz poznać, tutaj to całe nasze piękne miasto aniołów. I pojechałam na miesiąc, wykupiłam sobie bilet i przeznaczyłam taki czas, bo ja też wtedy studiowałam i mówiłam wszystkim, wpisujcie mnie na listę, bo ja za miesiąc wracam, żeby nie było. No i tak się okazało, że zostałam 4 lata. I co? Co tam robiłeś przez te 4 lata? No i czego ja tam nie robiłam, to jest pytanie. Ale w tym, w zawodzie, że tak powiem.